bonjour, witajcie! Cześć! Dzisiaj Brie i ja pokażemy wam, jak własnoręcznie zrobić najbardziej stylową ozdobę, jaką można sobie tylko wyobrazić. To nie kapelusz, tylko... tiara! Tiary są bardzo królewskie. To po prostu znaczy, że noszą je wielkie królowe i księżniczki. Właśnie, każda królowa ma swoją tiarę. Bierzmy się do pracy. Słuchajcie, do zrobienia stylowej tiary potrzebujecie kilku czyścików do fajek. Najlepiej w ładnym kolorze. Najpierw weźcie dwa czyściki tego samego koloru, zegnijcie ich końce i połączcie ze sobą w ten sposób. Widzicie? Aha. Potem zegnijcie je tak, żeby utworzyły półokrąg. Voilà! Oto gotowy szkielet waszej tiary. Teraz pora go udekorować. Oczywiście. Przyda się nam do tego jeszcze jeden różowy czyścik. Zegnijcie go tak, żeby powstała litera V. Ten element znajdzie się na środku waszej tiary. Kiedy skończycie, połączcie te części tiary z jej podstawą. Magnifik! Wasza tiara jest już prawie gotowa. Ale co wy na to, żeby jeszcze ją ozdobić? Właśnie, jest na to mnóstwo sposobów. Możecie na przykład zakręcić spiczaste zakończenia tiary o tak. Możecie też przykleić pompony albo prawdziwe udawane klejnoty. Ulala! Brie, widziałaś kiedyś coś bardziej wyszukanego? To znaczy po prostu pięknego. Teraz załóżcie tiarę na głowę. I zatańczcie walca w waszym pokoju niczym najpiękniejsze królowe na świecie. O, jak się pani miewa. Wygląda dzisiaj pani wprost olśniewająco. Och, merci, dziękuję. Pani także wygląda dzisiaj wręcz olśniewająco. Proszę przodem. Nie, nie, pani pierwsza. I tak właśnie się robi stylową tiarę. Stuknij w ekran, by obejrzeć więcej i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają na ciebie twoje ulubione programy.